Dzień dobry, witam was w tym materiale. Dziś porozmawiamy o nadwadze Mario Balotelliego. FIFA planuje zmiany w prawie transferowym. Olbrzymia podwyżka dla Rahima Sterlinga, a na koniec o piłkarzach Argentyny, którzy zostali zatrzymani na lotnisku. Zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału, gdyż do 80 tysięcy brakuje mniej niż 4000 subskrypcji. Wielkie dzięki i zapraszam do oglądania. Prawdopodobnie Mario Balotelli waży troszeczkę za dużo, a przynajmniej tak twierdzi francuska prasa. Jak podaje francuski L'Équipe, Mario ma ważyć o 12 kg za dużo, a jego waga osiągnęła nawet 100 kg. Z tego powodu Nizza miała nałożyć na niego karę finansową za doprowadzenie się do takiego stanu. Tak po meczu Polska-Włochy o Balotellim wypowiedział się Zbigniew Moniek. To jego wina, ponieważ profesjonalista nie może doprowadzić się do takiej sytuacji. Aby być wspaniałym piłkarzem, zawsze musisz być w formie. Balotelli w takim stanie jest bezużyteczny. FIFA zamierza zmienić prawo dotyczące transferów. Obecnie kluby mogą bez żadnych ograniczeń wypożyczać czy oddawać na wypożyczanie swoich graczy. Jednak już niedługo ma to się zmienić. Obowiązywać będzie ograniczenie mówiące o limicie 8 wypożyczeń na sezon. To wpłynie na rynek transferowy i politykę wielu klubów. Rekordzistą wypożyczonych piłkarzy w trakcie jedynego sezonu jest włoska Parma, która w roku 2013 miała wypożyczonych 379 zawodników. Chelsea wypożycza 40, Real 21, a Barcelona 15 piłkarzy. Rahim Sterling już niebawem otrzyma wielką podwyżkę. Będzie zarabiał o 100 tysięcy funtów więcej niż dotychczas. Dzięki temu będzie on 6. najlepiej opłacanym piłkarzem na Wyspach. Jego tygodniówka wyniesie 275 tysięcy funtów. Ale w dalszym ciągu bezapelacyjnie rekordzistą jest Alexis Sanchez, który tygodniowo inkasuje 350 tysięcy funtów. Ostatnie dwa spotkania Argentyna rozegrała w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do kraju na lotnisku w Buenos Aires piłkarze zostali zatrzymani na lotnisku. Powodem tego było znalezienie w ich walizkach elektroniki, sprzętu muzycznego czy nowych markowych ubrań. Celnicy skonfiskowali wszystkie przedmioty, a ich łączna wartość to 25 tysięcy dolarów. Nie byłoby żadnych problemów, gdyby zawodnicy wypełnili specjalne dokumenty, gdzie poinformowaliby o przewożonych przedmiotach. Na dziś to już koniec, zachęcam was do ocenienia tego filmu. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia!